you just don't understand. Girl, you've been charging by the hour for your love. I'll try to show how much I love you. Still believing in romance. You're taking way too many chances. Uważam, że ta impreza jest bardzo dobra, bo jest szansa, żeby dzieci, które mniej grają, nie grają w ligach, mogły sobie pograć w piłkę ręczną. Jest to niewątpliwa promocja piłki ręcznej w województwie pomorskim. Mam nadzieję, że takie turnieje będą odbywały się cyklicznie. No tutaj ten pomysł, żeby zawodnicy, którzy są zrzeszeni jak gdyby w klubach i mają tą szansę, żeby sobie pograć w lidze, nie startowali w takiej imprezie, bo to jest... tutaj jest chyba taka impreza powinna być dla dzieci, które dopiero stawiają pierwsze kroki w piłce ręcznej. Bardzo dobry pomysł, fajna pogoda, fajna organizacja, wszystko jest fajnie. Także cieszymy się, że do nas przyjechali. Takie turnieje, jak tutaj widzimy, całe Pomorze gra w piłkę ręczną. To jest najlepsza atrakcja dla dzieci. Tam oni poznają, co to jest piłka ręczna, jakie odbywają się takie zawody. To jest możliwość nie tylko zobaczenia, jak starsi koledzy grają, ale to jest pierwsze spotkanie dla nich z takim... no dużą imprezą, tak? Są zawody szkolne, ale tam przede wszystkim grają starsze, najstarsze osoby, roczniki w szkole, a tutaj mają możliwość wszyscy grać. To jest przede wszystkim zabawa i chęć i to, żeby pokochali tą piłkę ręczną. Wszystko zaczyna się od drobnych iskierek. Taką iskierką jest dzisiaj, że całe Pomorze gra w piłkę ręczną. Program, który zainicjował profesor Czerwiński, jest wśród nas, ma swoich kolegów, którzy razem zdobywali wielkie rzeczy dla polskiej piłki ręcznej na różnych etapach. O tym opowiedzą. Jest wśród nas prezes Związku Piłki Ręcznej na Pomorzu, ale także członek zarządu i moja osoba jako praktyk, jako nauczyciel, dyrektor zaczynamy wielką rzecz i z wielkimi nadziejami, że to rozrośnie się także w większej ilości i w większych grupach schodzimy niżej na wybrzeżu, ale także zaszczepi to chęć takowych inicjatyw w całej Polsce i tu liczymy na pana profesora i na Związek Piłki Ręcznej, ale także na wielki autorytet pana Andrzeja Kraśnickiego i także ludzi, którzy w danych województwach są jakimiś autorytetami. Panie profesorze, oddaję głos. Ja chciałbym wyrazić radość, że inicjatywa, której się podjąłem tutaj z gronem bliskich mi ludzi i ludzi, którzy dużo zrobili dla tej dyscypliny sportu, że my dzisiaj mamy efekt. Proszę sobie wyobrazić, że w turnieju w poszczególnych powiatach startowało ponad 130 zespołów, chłopców i dziewcząt z klas 5 i 6. To jest naprawdę nasze duże osiągnięcie i sądzę, że my na tym nie spoczniemy. Sądzę, że w przyszłym roku ten turniej będzie się rozrastał. Sądzę, że będzie więcej dzieciaków, które podejmą się treningu w piłkę ręczną.
ogromnie dzięki, ogromne podziękowanie składam do naszych nauczycieli wychowania fizycznego w poszczególnych szkołach. To ich inicjatywa, to ich praca przynosi spodziewane efekty. Już żeśmy dostrzegli sporo utalentowanych młodych chłopców i młode dziewczynki, które sądzę, że znajdą miejsce w przyszłości w klubach wybrzeżowych. Chciałbym, ażeby ta impreza rozrastała się, ażeby znalazła zainteresowanie tych wszystkich, którzy mogą nas wspomagać w tej akcji. I jestem przekonany, że inne województwa również podejmą się pracy z najmłodszymi. To leży mi na sercu i bardzo bym był rad, gdyby rzeczywiście do tego doszło. Bardzo serdecznie witam. Przyjechaliśmy z Szczerska, z serca Borów Tucholskich. Wygraliśmy powiat chojnicki. Bardzo fajna impreza. Cieszymy się, że możemy reprezentować nasz powiat i nasze miasto. Tam jestem trenerem piłki ręcznej zespołu sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzebie i jestem bardzo zachwycony taką możliwością grania w takich turniejach, gdzie nie ma zobowiązań ligowych, żadnych wypełniania kart. Jest to takie oczywiste, naturalne i przyjemne dla każdego dziecka. Także cieszę się, że zostałem tutaj zaproszony i przyjechaliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, that I've ever seen. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow. Kim chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi oraz Czerwińskiemu oraz Darkowi Meczykowskiemu za to, że zaufali tutaj ośrodkowi Kwidzyńskiemu i mamy zaszczyt przeprowadzić imprezę finałową tej wspaniałej akcji Całe Pomorze Gra w Piłkę Ręczną na terenie naszego miasta. Ja tylko przypomnę maksymy Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, ale również oczywiście wszystkich ośrodków, które pracują na piłkę ręczną. Najlepsi i najlepsze w piłkę ręczną nie grają, ponieważ nikt ich nie znalazł. Gdy prześledzimy kariery najwybitniejszych zawodników, zawodniczek, które są dzisiaj ikonami polskiej piłki ręcznej, to proszę sobie wyobrazić, że gro z nich, zdecydowana większość, zaczynała swoją karierę i pochodzi właśnie z tych najmniejszych wioseczek, miasteczek, a później dopiero swoje te szlify prawdziwe piłkarskie poczyniała w klubach bardziej profesjonalnych, w dużych ośrodkach. Idea, którą rozpropagowali profesor i pan Darek, no jest coś wspaniałego. Całe Pomorze gra w piłkę ręczną, tak jak tu wspomniał pan profesor, kilkadziesiąt zespołów uczestniczących w eliminacjach gminnych, potem w eliminacjach powiatowych, 130 jak profesor podpowiada. Jest to ilość olbrzymia, ilość znacząca na terenie naszego województwa, no liczba nie do przecenienia. Tak jak tutaj wspomniał Darek, naszym celem jest to, żeby właśnie z tej masy olbrzymiej uczestników wyłowić zawodników, zawodniczki, które za chwilę będą posiadały licencję, która ich uprawni do grania w piłkę ręczną systemową, czyli we współzawodnictwie dzieci i młodzieży na poziomie najpierw województwa, a później ogólnopolskim. I mamy też taką nadzieję, że wśród grających tutaj dzisiaj chłopców w Kwidzynie na pewno znajduje się nie jeden przyszły reprezentant Polski w piłkę ręczną. Tego sobie oczywiście wszyscy życzymy i taka jest
tutaj ta szlachetna idea tego turnieju. Także jeszcze raz dziękując za zaufanie w organizację tego turnieju, za możliwość go przeprowadzenia, za możliwość spotkania tutaj tak szlachetnych, przemiłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Myślę, że ta impreza pozostanie u tych dzieci w pamięci i na pewno za rok będzie ona jeszcze lepiej przeprowadzona i bardziej spektakularna. Dziękuję bardzo. Mówiąc o znakomitych osobach, które przyjechały do nas tutaj, żeby popatrzeć, jak kiedyś sami biegali i zaczynali, chciałbym poprosić nasze znakomitości, nasze osoby, które cieszyły się wielkim autorytetem i cieszą, i żeby ich naśladować, jak to było z nimi, jak oni zaczynali, tak jak te dzieci, które dzisiaj biegają. Andrzej Wlazło. Andrzej Wlazło. Karierę swoją rozpocząłem mając 9 lat. Akurat tak się ułożyło, że mieszkałem przy hali Spójnik Gdańsk, co chodziłem na treningi, podglądałem starszych zawodników. No i moja kariera rozpoczęła się od trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski. Akurat to było w wieku gdzieś 12 lat. No i trwała później poprzez Mistrzostwa Świata Juniorów, poprzez Mistrzostwa Polski z zespołem Spójnik Gdańsk. No i zakończyła się na wielokrotnym reprezentowaniu Polski. Jaka pozycja? Grałem na lewym rozegraniu. Uczestniczyłem w Mistrzostwach Świata, zdobywałem Mistrzostwa Zachodnie w Austrii, Mistrzostwa... Jedna rada dla dziecka. No trzeba być wytrwałym, to jest podstawa, żeby po prostu osiągnąć jakiś cel, się nie poddawać, mimo czasami trudnych przejść. A rodzicom? A rodzicom, żeby byli wytrwali, no i pilnowali, żeby nie dopuszczać do tego, aby w pewnym momencie młodzież przestała trenować, bo to jest dla nich... Ja się już przekonałem na moim wnuku, który był największym talentem. A dzieci grały w piłkę ręczną? Syn grał i wnuk grał. Wnuk był jednym z lepszych takich zawodników, ale też mając 14 lat się zakochał i skończył karierę, kurde. To szybko, po dziadku. No, a dziadek to tego, a dziadek też szybko skończył. Kurde. Piotr Cieśla. Ja w ogóle dziękuję za zaproszenie od pana profesora. Jeżeli uważam, że swoją skromną osobą wniosłem coś do tego, to jest mi miło. Ja zaczynałem, tak jak Andrzej Wlazło tu powiedział, też zaczynałem, bo to był mój idol z podwórka, razem mieszkaliśmy. Spójna to była nasz klub dzielnicowy, tam się spotykaliśmy, tam podglądaliśmy. Ja osobiście, ich starszych zawodników, chodziłem do szkoły podstawowej 39 przy Spójni i tam zaczynałem. I powiem tak, jakie sukcesy osiągnęliśmy i tu trzeba wytrwałości, konsekwencji i to się opłaca, bo człowiek jak spojrzy wstecz, co osiągnął i tego, to nie ma czego żałować. Nie, to ja już powiedziałem, no muszą konsekwentnie dążyć do celu, wytrwale, bo zawsze lepiej iść, pobiegać na boisku, rozpocząć i rodzice wiedzą, gdzie jest ten syn i tak dalej, niż ma się wałęsać gdzieś indziej na podwórku. Czyli szeroka odciąganie od patologii, od internetu, od tego, co dzisiaj pochłania dużo czasu i robi dziecko, które jest z niepokojem podchodzi do życia, nie ma tej radości. Sport piłka ręczna daje dużą radość, daje otwartość, daje hart ducha, zdrowie i przyszłość, daje nadzieję, budzi się i chętnie idzie do szkoły, chętnie podejmuje jakieś inicjatywy. Ja to widzę w swojej szkole, w Nowej Karczmie, gdzie dzieci trenują, ja to widzę po moim synie, po mojej córce, że u nas szkoła jest mocno usportowiona, my nie mamy problemów z próbami jakimiś samobójczymi czy z różnymi patologiami. To jest najlepsza alternatywa i jeszcze odpowiednio prowadzona na odpowiednim pułapie tlenowym, wiedzieć co i jak i potem zaszczepić na długie lata, to na pewno w zdrowym ciele zdrowy duch i to są rzeczy no, niezastąpione jak zdrowe powietrze i wszystko dookoła, tak ten ruch jest też potrzebny. Janek Prześlakiewicz.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Machina ruszyła pod kierownictwem, tutaj przewodnictwem pana profesora. Ja tylko jeszcze zaapeluję do władz kuratoryjnych, do Okręgowego Związku, ponieważ tam jest dużo działaczy, żeby po prostu dalej to kontynuować, rozwijać, tworzyć ligi powiatowe, żeby te dzieci nam nie zginęły, bo proszę państwa, piłka ręczna jest dyscypliną, która wszechstronnie rozwija, uczy organizacji, uczy dyscypliny. No, to jest coś pięknego, ja 45 lat w tym pracuję i wiem, jak to te dzieci chętnie garną się, tylko po prostu trzeba im to wszystko dobrze zorganizować. Dziękuję bardzo. My teraz będziemy się udawać na kolejne hale, bo na kilku halach są eliminacje. Tutaj Kwizyn zabezpieczył eleganckie warunki. Dzieci otrzymały koszulki turniejowe i te koszulki będą im towarzyszyć do końca tego turnieju. Potem je mogą wykorzystać później. Czekają nagrody. Dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w to wszystko, czyli tym tam na dole. Wszystkim nauczycielom w szkołach, dyrektorom szkół, samorządom, rodzicom i sponsorom, ale także koordynatorom. My z profesorem, z panem marszałkiem, z panią kurator na drugim turnieju dziewcząt postaramy się tu dzisiaj w Fizynie i tam w Nowej Karczmie podziękować, podać dłoń z dedykacją, podziękować, a dzieciaczki także z PGNiG otrzymały nagrody, za co bardzo dziękuję. Związku Piłki Ręcznej otrzymaliśmy dla tych koordynatorów. Dziękuję też mediom. Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu w Gdańsku. Dziękuję Kuratorium Oświaty jako honorowy patronat nad tą akcją objęty. Dziękuję osobiście profesorowi. Bez niego nie byłoby to możliwe. Moje wizyty z profesorem zarówno w samorządach, jak i ulicznych sponsorów i rzeczowe wspieranie nas bez pieniędzy było takie bardziej adekwatne, jednak autorytet trzeba długimi latami budować i ja widziałem, jak ludzie reagują na osoby, które coś dokonały, jak ludzie znają, wiedzą, jaką osobą jest pan profesor Czerwiński. Dziękuję tutaj prezesowi Związku Piłki Ręcznej na Pomorzu, ale także działaczowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Mam nadzieję, że ta myśl pana profesora, moja i z Gdańska, Roberta Majdzińskiego, przejdzie na całą Polskę i przyniesie określone efekty. Bardzo dziękujemy. Za rok szybciej zaczynamy. Jeszcze w lipcu spotyka się rodzina piłki ręcznej na wielkim festiwalu, konferencji w Zajeździe nad Stawem, który także jest sponsorem tego przedsięwzięcia. I tam zaprosimy dzieci, rodziców, samorządy, sponsorów, działaczy i tam będziemy rozmawiać o rozwoju piłki ręcznej na Wybrzeżu, o dobrych wzorach dla Polski. Tak jak profesor wrócił z Francji i przyglądał się, jaki jest fenomen francuski, jak go przenieść do Polski i na swoich urodzinach, które cieszę się, że były akurat w Grabówku i mogliśmy na taki pomysł paść wspólnie razem i go realizować. Ja jestem przekonany, że pójście w dół, rozszerzenie tej piramidy, zaszczepienie w Polsce spowoduje, że ta polska piłka ręczna za wiele lat będzie silną, trwałą piłką ręczną. Dziękuję wszystkim.